Mamy wyznaczyć analitycznie równanie kierunkowe symetralnej odcinka AB, jeśli punkty A i B są znane. Zacznijmy od rysunku, który pozwoli nam być może odczytać równanie tej symetralnej, co da pełną kontrolę nad rozwiązaniem. Oto odcinek AB. Symetralna tego odcinka będzie przecinać ten odcinek w połowie pod kątem prostym. Zatem wyznaczamy środek tego odcinka. To nie będzie trudne, bo mamy tutaj 8 kratek w poziomie i 2 w pionie między punktami A i B. No i teraz wystarczy narysować prostą prostopadłą do odcinka AB przechodzącą przez punkt M. Ponieważ prosta AB opada na zasadzie 4 kratki w prawo, 1 kratka w dół, zatem symetralna będzie wznosić się na zasadzie 1 kratka w prawo, 4 kratki w górę. Oto ta symetralna. Postać kierunkowa symetralnej, czyli y równa się ax plus b, ma współczynnik a równy 4, poznaliśmy go przed chwileczką, natomiast wyraz wolny b to będzie punkt przecięcia symetralnej z osią y, czyli to będzie minus 3. Narysowanie prostej k nie tylko dało nam już jej równanie, ale również uświadomiło nam plan rozwiązania analitycznego. Na początek wyznaczymy współrzędne punktu m z tego wzoru, następnie wyznaczymy współczynnik kierunkowy prostej AB, ale tylko współczynnik kierunkowy, bo całe równanie nie jest potrzebne. Mając ten współczynnik, odwracamy go i zmieniamy znak na przeciwny, co daje współczynnik kierunkowy prostej K, prostej prostopadłej. No i teraz wystarczy podstawić ten współczynnik oraz współrzędne punktu M do takiego równania. Jest to równanie prostej o współczynniku kierunkowym AK przechodzącej przez punkt M. Po podstawieniu współrzędnych punktów A i B do wzoru na współrzędne punktu M dostaniemy takie dwa ułamki. Minus 3 plus 5 to jest 2. 2 dzielimy na 2, czyli dostaniemy 1. Podobnie druga współrzędna to również będzie 2 dzielone na 2, czyli 1. Przejdźmy teraz do współczynnika kierunkowego prostej AB. Najwygodniej jest przepisać współrzędne punktów A i B, tak jak tutaj, jedno pod drugim. No i tak, na górze w liczniku będziemy mieć różnicę y-ów w dowolnej kolejności, no ale już konsekwentnie takiej samej przy x-ach i przy y-ach. Tutaj mamy 2 minus 0, a na dole będzie minus 3 minus 5. W liczniku mamy dwójkę, w mianowniku minus 8. Po skróceniu przez 2 i wyciągnięciu minusa przed ułamek dostaniemy minus 1 czwartą. To teraz wystarczy odwrócić tą minus 1 czwartą, dostaniemy minus 4, a następnie zmienić znak na przeciwny, co daje współczynnik kierunkowy naszej symetralnej. Mamy już wszystko, co trzeba, aby podstawić do ostatniego równania z ramki, co po prostych przekształceniach da odpowiedź. Teraz wymnożmy 4 przez x minus 1 i przenieśmy minus 1 na prawą stronę. To jest nasze szukane równanie symetralnej odcinka AB.